Witam bardzo gorąco wszystkich bezbożników, ale i nie tylko, bo żeby tradycji stało się zadość, to na samym początku zaznaczę, że kanał jest otwarty dla wszystkich. Zapraszam także tych wierzących, na przykład ciekawych, co jest nie tak z tymi ateistami i ateizmem. Pod warunkiem, że robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, tak żeby kiedyś tam, jak będą mieli problemy ze zbawieniem, nie było do mnie żadnych pretensji, że to ja się mogłem do tego przyczynić w najmniejszym stopniu. A dzisiaj też powinienem właściwie oszczędzać ateistów tych lewicujących, działających w lewicowych partiach, organizacjach silnie, bo temat będzie bardzo niebezpieczny dla nich, mianowicie islam. O tak, to na lewicy temat tabu. Tutaj akurat o zbawienie nie chodzi, te problemy zupełnie odpadają, ale wiadomo, jakby taki na przykład ktoś publicznie się wypowiedział na temat paskudnych doktryn islamu i niebezpieczeństwa islamizacji, to z miejsca na drugi dzień wyleci z takiej partii na przykład razem. Inaczej sobie nie wyobrażam. Ale zachęcam, zobaczcie, popatrzcie, tylko tak po cichu, nawet sami przed sobą po cichu. Bo chciałem powiedzieć o fajnej rozmowie, jaką odbył Dawkins na początku tego roku z uciekinierką z Arabii Saudyjskiej o imieniu Rana Ahmad, która teraz mieszka w Niemczech i tam wydała książkę, która była bestsellerem w tamtym roku pod tytułem Kobietom tutaj nie wolno marzyć o sytuacji w Arabii Saudyjskiej. A Rana jest też ateistką oczywiście. Szkoda mi, że ten wywiad pozostał tak bez echa zupełnie. Szparałem po internecie, ale o dziwo znalazłem tylko jeden artykuł w wirtualnej Polsce w dziale kobiecym. O właśnie, o niego mi chodzi. WP, kobieta w Arabii Saudyjskiej, brat próbował zabić siostrę, nasłał płatnych zabójców. Taki mocny tytuł wybrano z całej rozmowy, ale to też coś jest pokręcone, bo nie chodzi o Arabię Saudyjską, a wszystko miało już miejsce w Niemczech, żeby było ciekawiej. No ale do tego jeszcze dojdziemy. No i to jest właśnie ta książka dzielnej Rany Ahmad. Ja po niemiecku tutaj za bardzo nie potrafię zrozumieć ani przeczytać, ale podobno znaczy to tyle, że kobiety tutaj nie mogą, ani kobietom tutaj nie wolno marzyć. O, książka, która stała się bestsellerem Der Spiegel w Niemczech chyba w zeszłym roku. Oczywiście tutaj znaczy w Arabii Saudyjskiej. Ja szukałem też polskiego tłumaczenia, przejrzałem Empik, ale na razie nic takiego nie znalazłem. No, powinno się ukazać. Natomiast co do angielskiej wersji, to Fundacja Dawkinsa powiedziała i sam Dawkins obiecał, że postara się ją wydać, bo to jest rzecz bardzo ważna dla niego, a Rana Ahmad zrobiła na nim wielkie, wielkie wrażenie. No, ale też na razie nie widzę angielskiej wersji. No i zmierzam do tego, że nieco irytuje mnie sytuacja, w której to tak mało wiemy o tych wspaniałych, odważnych ludziach, bratnich ateistach, uciekinierach ze świata islamu, w tym przypadku konkretnie z Arabii Saudyjskiej, jak Rana Ahmad, która w dodatku jeszcze żyje po sąsiedzku tuż za ścianą w Niemczech. No, że postanowiłem zrobić jakiś materiał w tym kierunku, żeby na moją taką malutką miarę chociaż spowodować, żeby więcej ludzi od niej się mogło dowiedzieć. No i tak też ten projekt leżał mi na półce jakiś czas, ale takiego ostatecznego kopa i zachętę dostałem parę dni temu, kiedy to w Top FM-ie usłyszałem rozmowę Piotra Najsztuba z dziennikarzem i publicystą m.in. Euroislamu Grzegorzem Lindenbergiem o jego książce Wzbierająca fala, doskonałej. I postanowiłem te wszystkie rzeczy jakoś połączyć, bo są pokrewne ze sobą. Ale po kolei, bo kiedy mowa o islamie, to sobie trzeba na samym początku jedną podstawową rzecz wyjaśnić, która wydaje się oczywistą oczywistością, ale wcale taką nie jest. Niech to najlepiej zrobi sam Dawkins, bo on się będzie też cały czas przewijał przez mój materiał, a poza tym mnie samemu ktoś by mógł nie uwierzyć. Because an incredible number of people think Islam is a race. Yes. Oh, I've heard that, yeah. Right. And so they think that if you criticize Islam, you're being racist. Right, or at worst, an Islamophobe. Islamophobe, yes. Yes, yeah. A silly word that means nothing. Yeah. Tak jest, święta prawda. A ten drugi to oczywiście wspaniały Bill Maher. I oboje są, uwaga, ludźmi lewicy. O właśnie. I to jako lewicowcy, liberałowie krytykują te szaleństwo pośród własnego środowiska, bo na nim im przede wszystkim zależy. Szaleństwa, które nie pozwala odróżniać islamu od rasy. No i chciałbym, żebyśmy się też na moment przy tym zatrzymali, fenomenie, bo jest to dla mnie ważne w całym moim kontekście, do tego, do czego zmierzam. No i sam obserwuję to szaleństwo od wielu, wielu lat, bo po raz pierwszy chyba usłyszałem o niebezpieczeństwie islamu, islamizacji, w czymś takim jak fatwa, no od przypadku Salmana Rushdiego na przełomie lat 80. i 90. zeszłego wieku. A wtedy jeszcze, wiecie, internet bardzo słabo działał, bardzo powoli. No i dostęp do wszelkich informacji był utrudniony, no ale mimo wszystko, jako nienawistnik katolicyzmu i wszelakich religii z ich zabobonami, no też oczywiście naturalną drogą zainteresowałem się tym zjawiskiem.
A co ciekawe, Salman Rushdie też był człowiekiem lewicy, no i wtedy jak nie wiedział, gdzie się chować przed fatłą, przed śmiercią, po napisaniu szatańskich wersetów, to opuściło go całe jego lewicowe środowisko, bractwo lewicowe na wyspach. Powiedział, po coś drażnił, po coś pisał taką książkę, trzeba było cicho siedzieć, skoro wiedziałeś, że oni są tak wrażliwi na punkcie swojej religii, uczuć religijnych, tak łatwo ich zranić. Człowiekiem jedynym, który za nim się ujął, był wtedy marksista Christopher Hitchens, tak jest. No i to też wtedy jego droga z lewicą zaczęła się rozchodzić, o czym niejednokrotnie za życia opowiadał. Tak, to chodzenie na palcach po cichutku wokół najwspanialszej religii, miłości i pokoju ma bardzo długie tradycje i to jest w ogóle fenomen powojennej Europy i świata Zachodu. Całkiem niedawno miałem tą przyjemność sam powiedzieć osobiście Salmanowi Rushdiemu króciutko, że to on był przyczyną mojego zainteresowania. No oczywiście on mnie nie będzie pamiętał nigdy, no ale ja mam mimo wszystko taką maciupeńką satysfakcję. Spędziwszy kupę lat mojego życia na Zachodzie, konkretnie w Anglii, też mogłem się przyglądać na własne oczy z bliska temu galopującemu procesowi islamizacji Zachodu. Coś nieprawdopodobnego. To jest no, samobójczy trend państw Zachodu, które sobie na to pozwalają i tańczą wokół islamu tak, jak ten tylko zagra im, bo problem dotyczy tej tylko jednej religii. No i zawsze tutaj cytuję Christophera Hitchensa, który o tym mówił, to jest kapitulacja społeczeństw Zachodu, ich wartości, bez nawet podejmowania jakiejkolwiek walki. No ale więcej o tym tutaj nie mam czasu opowiadać, a mógłbym bardzo dużo. No bo też chciałem wspomnieć, że problem rasizmu oczywiście istnieje. To jest jak najbardziej realne zjawisko, nawet w naszym swojskim wydaniu. I na co też zwracałem uwagę i obserwowałem bacznie, szczególnie na Zachodzie jest to widoczne, kiedy taki, nawet powiedziałbym, nie jest świadomy rasizm, ale taki zakompleksiony Polaczek wyjeżdża za granicę, próbuje się jakoś dowartościować, no i sypie epitety na każdego o innym kolorze skóry, no wiadomo jaki, nie będę tutaj przytaczał. No a teraz widzimy to po internecie, zwłaszcza tych prawicujących stronach, kiedy tylko jest mowa o islamie, imigracji w ogóle. Także zaznaczam, jeżeli bym pod moim materiałem coś takiego zobaczył, co podpada pod rasistowskie teksty, no to z miejsca wyrzucę komentarz i zablokuję takiego delikwenta, wyrzucę na zbity pysk na całe życie, bo no, jestem na to wyczulony i nienawidzę rasizmu tak jak każdej religii tego świata. No ale wracam teraz do tej obsesji z kolei na stronie lewicowej, o której no też wspaniale mówi duet Dawkins Bill Maher. Lepiej tego nikt nie odda. Posłuchajmy. Yes. I mean it's so dumb because you know all the people who are accused of being Islamophobes like you and me and Sam and Ian, we're liberals. We're liberals about everything. The women's movement and poor and the minorities, whatever it was, gay people, the disabled, the abused, the molested. And if you say something about a woman who's forced to wear a beekeeper suit in the hot sun all day. Oh, that's their culture. You have to respect it. That's right. Yeah. That's what they say. It's just insane. Yeah. It's just the one exception, liberal about everything else, but then this one exception, it's their culture. Well, to hell with their culture. There you go, Dr. Richard Dawkins. All right. Otóż to, do diabła z taką kulturą, z taką religią, która każe zakuwać kobiety, jak to Bill Maher określa, w pszczelarskie kombinezony w gorące, upalne dni. I trzeba o tym otwarcie mówić. A właśnie takie wypowiedzi sprawiły to, że zarówno Bill Maher, jak i Dawkins i cała reszta podobnych stali się głównymi wrogami lewicowo liberalnych, poprawno-politycznych środowisk, które po każdym takim występie szaleją po prostu. Popatrzmy na następną wypowiedź Dawkinsa. I'm pessimistic about the Islamic world. I regard Islam as one of the great evils in the world. And I fear that we have a very difficult struggle there. There are people in the Islamic world who simply say Islam is right. We are going to impose our will, and there's an asymmetry. I think in a way we are being too nice. I think that it's possible to be naively over-optimistic, and if you reach out to people who have absolutely no intention of reaching back to you, then you may be disillusioned. No i co robią światowe lewicowe media po każdym podobnym wystąpieniu, wypowiedzi czy Twitterze, bo Dawkins też ostro tweetuje w tym stylu. No mamy tutaj na przykład takie amerykańskie, bardzo poczytne, wpływowe lewicowe medium Salon. Richard Dawkins robi to znowu. Problemy nowego ateizmu z islamofobią.
Dawkins znowu zaczyna ignorancko szaleć na Twitterze. Brzydką cechą jego zapatrywań na świat jest antymuzułmańska nienawiść. To chyba chodziło o jeden z takich tweetów, jak tutaj, z dołączonym jeszcze zdjęciem. Słuchając cudownych dzwonów Winchesteru, jednej z naszych wspaniałych średniowiecznych katedr. Dużo bardziej przyjemne niż agresywnie brzmiące Allahu Akbar. A może to tylko wychowanie w mojej kulturze? Tak się Dawkins lubi drażnić. No, uwielbiam tego człowieka pod wieloma względami. No i wcześniej mieliśmy przykład właśnie takiej typowo lewicowej nagonki na niego. To też nie jest tak, że całkiem spływa po nim krytyka ze strony jego własnego środowiska, co kiedyś wyjawił po przebytym nie tak dawno, parę lat temu, wylewie, na szczęście bardzo łagodnym, no ale powiedział, co mogło do tego się przyczynić. The doctors asked me whether I'd been suffering from stress. And I have to say, yes, I had. They keep advising me not to get involved in controversy. And I'm afraid I had to tell them that controversy, that not getting involved in controversy is one of those things I'm not particularly talented at. I told them that I was disinvited from a conference in America to which I had previously been asked. This upset me very much. I'm used to getting hate from religious nuts and creationists, but when I get hate from what I think of as my own people, the left, liberal, feminists and so on, that does actually hurt me. No więc właśnie, feministki też mu dają popalić od czasu do czasu i tutaj płynnie dochodzimy do chyba największego kretynizmu, do jakiego doszedł świat Zachodu, który wyrósł na bazie właśnie tej ogólnej lewicowej poprawności politycznej, mianowicie zachodnich feministek stających pazurami w obronie wartości islamskich. Tak, 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 to już jest zupełny odjazd, coś nie do zrozumienia, a jednak jest to prawda. I tutaj posłużę się takim znamiennym przykładem. Kiedyś moja znajoma z Londynu, Mariam Namazi, założycielka brytyjskich eks-muzułmanów i w ogóle jedna z najbardziej znanych na świecie tego typu działaczek, sama uciekła kiedyś z Iranu, miała spotkanie na uczelni brytyjskiej ze studentami, gdzie objaśniała, czym są doktryny islamu i jak traktują kobiety, bo tym się głównie zajmuje jako feministka, głównie prawami, łamaniem praw kobiet w świecie islamu. A także jest lewicową działaczką i marksistką nawet, co jest bardzo ważne w tym kontekście, bo opowiada się za otwarciem granic, co jest zupełnie dla mnie kuriozalne, no ale tak jest. No i jej spotkanie zostało zakłócone i przerwane przez grupę muzułmańskich studentów, którym się nie podobało, że obraża ich religię. Doszło do niezwykłej szamotaniny, dostała nawet pogróżki śmierci. Jeszcze raz muszę podkreślić, żeby nie było żadnych wątpliwości, że te sceny nie dzieją się gdzieś tam w Pakistanie, a w samym sercu Londynu. London School of Economics, ta szkoła się tak nazywa. Również muzułmanki, studentki były bardzo agresywne, kiedy Mariam szargała ich świętym prawem szariatu, które wiadomo, co z nimi robi i wszystkimi kobietami. No i posłuchajmy, co dalej się działo po tym wydarzeniu. Najlepiej też słowami samego Dawkinsa. There was a terrible episode in London School of Economics when Mariam Namazi, who is, I suppose, the leading ex-Muslim exponent in this country, was giving a speech, and she was barracked and heckled, and more or less the thing was closed down by a group of Muslims who came and I think tore out her microphone, tore out her PowerPoint so she couldn't speak, and she courageously soldiered on. But what was truly distressing about that was that the Feminist Society of LSE came out in favor of these Muslims. Feminism, all people who you would think would be disgusted by the sorts of way women are treated by Islamists. That I think was what was truly awful about that episode. No i po takich wypowiedziach feministki go jeszcze bardziej nienawidzą i atakują. No ale jak tutaj z nim się nie zgodzić, że jest to po prostu koszmar, no coś okropnego, co znamy zresztą z naszego kraju, bo te wszystkie prądy przychodzą także i do nas. No i pośród tego ogólnego lewicowego szaleństwa doszło do tego, że prawa strona zaczęła bardzo przychylnie do Dawkinsa patrzeć i kiedyś miał taki miły wywiad w chrześcijańskiej prawicowej telewizji Fox News, pełny zrozumienia, mimo że przecież Dawkins chrześcijaństwa nie oszczędza.
Absolutely right. I'm an equal opportunity religion basher. I've been criticizing all religion, mostly Christianity, for years. But you can do that as much as you like with the regressive left. As soon as you criticize any aspect of Islam, they come down on you like a ton of bricks. Why they have this double standard is a big mystery. I think more probably they mistakenly think that Islam is a race, and therefore they think that anybody who criticizes Islam must in some sense be racist. I mean, it's bizarre, but I believe that must be at least a sort of subconscious motive. So what does that mean about all your readers, though? Most of them come from the left. I mean, if they actually, if so many of these people think Islam is a race. I regard myself as on the left, and I think it's an extremely unpleasant new phenomenon. It's now called the regressive left. It's only a minority of the left, but it's a very unpleasant and very unfortunate one. Fenomen regresywnej lewicy, czyli taki, która z natury, z definicji powinna być progresywna, ujmować się za wszelkim postępem ludzkości w kierunku cywilizacji, no ale w międzyczasie porobiło się z nią coś takiego, że stała się zapalczywym obrońcą antyludzkich, antyhumanistycznych, barbarzyńskich doktryn islamu. A kto wymyślił ten termin regresywnej lewicy? To jest bardzo ciekawe, który tak się rozpowszechnił. Mianowicie był to były islamista brytyjski Majid Nawaz, który w młodości przesiedział kilka lat w więzieniu w Egipcie za swoją działalność islamską, nie dżihadysty, bo to jest troszeczkę co innego, ale islamisty. No potem wydostał się z więzienia i nawrócił na rozum jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności i teraz jest wspaniałym krytykiem doktryn islamu, humanistą, tak można powiedzieć, no z tym, że stara się zreformować islam, czyli wymyślić go na nowo, tak żeby inaczej był rozumiany. No to jest tworzenie sobie bajeczek. Czy to jest możliwe, to jest zupełnie inna sprawa, ale posłuchajmy go w każdym razie, co ma do powiedzenia właśnie o tym fenomenie lewicowym. A lot of the motivation that people have for not wanting to have this conversation is political correctness. They don't want to be seen as racist. And unfortunately the regressive left today have become incredibly trigger happy at throwing this label at people. I've been called a racist and an Islamophobe and many other things. No i tak urodzony w Pakistanie Majid Nawaz, były islamista, został rasistą i nienawistnikiem muzułmanów. Dla skrajnej, regresywnej lewicy nie ma tutaj żadnego problemu, by go tak nazwać. I to ma każdy. Każdy eks-muzułmanin, czy nawet reformator islamu, który odważy się powiedzieć uczciwie o barbarzyńskich doktrynach islamu, ma te same przejścia. Posłuchajmy teraz eks-muzułmanki ze Stanów Zjednoczonych, Sary Hyder, która utworzyła Stowarzyszenie Eks-Muzułmanów Ameryki Północnej. No i po kilku latach działalności tak podsumowuje swoich wrogów. I always expected feeling unwelcome from Muslim audiences, but I didn't anticipate an equal amount of hostility from my allies on the left. A czym Sara podpadła lewicy? O czym mówi dalej w swoim przemówieniu? Ano tym, że wzięła się głośno za obrzezania kobiet w świecie islamu i wyśmiewała tych wszystkich apologetów, którzy mówią, że nie, to nie ma nic wspólnego z religią, to jest sprawa kulturowa, to się dzieje wszędzie, bla, bla, bla i takie pierdoły. I takim głównym apologetą jest Raza Aslan. No paskudny typ, kłamca i to właśnie jego wyśmiała. No, to wystarczyło. No i to mówi każdy eks-muzułmanin, który ucieka na zachód w nadziei, że lgnie do swoich na lewicy, a ci mu potem dają popalić ostro, kiedy ten zaczyna krytykować swoją byłą religię i jej paskudne, nieludzkie dogmaty. No i nie sposób nie wspomnieć jeszcze na koniec o najgłośniejszym przypadku, czyli wspaniałej Ayaan Hirsi Ali, która jest głównym wrogiem lewicy i lewicowych feministek. No a ta wyszczekana, wygadana też nie pozostaje dłużna. No i tutaj mówi o jednej z takich prawdopodobnych przyczyn dla tego dziwnego przymierza lewicy z islamem. Where the left find themselves. I just want to say inadvertently, I can't believe that they really mean it and that they're doing this consciously and willingly. Yeah. But they find themselves inadvertently aligned with the Islamists. Left hates America, the left hates capitalism, and to find another group with a similar outlook, even though they want a different outcome, right. And that it's easy and very natural for the far left to align itself. Tutaj Ayaan zapomniała jeszcze dodać, gdzie indziej to podkreśla, ale jakoś jej tutaj umknęło, że łączy te dwie grupy jeszcze. Obsesja co do Izraela. Tak. W pierwszym wypadku oczywiście jest to nienawiść religijna, wyssana niemalże z mlekiem matki. W drugim to też jest niesamowite zjawisko.
tej ja bym tego nie nazwał antysemityzmem, nie, nie, ale ta wrogość do po prostu Izraela, który też ma oczywiście swoje grzechy, no ale tutaj to jest poza wszelkimi proporcjami na korzyść przytulania biednego islamu. Ale wróćmy do samej Ayan, bo no jak ona ma być pupilkiem lewicy, skoro mówi takie okropne rzeczy co do imigracji islamskiej. Tak straszy, bezpodstawnie, straszy. Adopting this Sharia light and this idea that at some point Europe is going to be Islamized and the West can be turned against itself to become Islamic. Now, what we see is there are those groups who use force and violence, they use terrorism. Tutaj na moment przerwę, Ayan, bo właśnie dyskusja cały czas toczy się o tej garstce złych kontra miliony, miliony fajnych. No, potem padają oczywiście argumenty z drugiej strony, że tamci też zabijają, a terroryzm był zawsze i tak dalej. To jest niedobre, bo odciąga od głównego tematu, głównego długoterminowego zagrożenia, o którym teraz powie Ayan. To expand the number of people who accept willingly that these Sharia light laws apply to them. So they create parallel communities or parallel societies. Now, are they going to really succeed in their goal of Islamizing Europe? I don't know. I hope not. I don't think so. But they're trying. Yeah. And I think there's nothing wrong in recognizing the fact that they're actually trying. No i po tych jakże optymistycznych słowach Ayan Hirsi Ali, optymistycznych, bo w końcu ma nadzieję, że tak się nie stanie, przechodzę płynnie do książki Grzegorza Lindenberga Wzbierająca fala. Oto ona i zajmuje się m.in. tym, o czym mówi Ayan Hirsi Ali, jak i w ogóle szerzej całym aspektem imigracji z trzeciego świata do świata zachodu. A więc temat jest bardzo delikatny, bardzo wrażliwy i wymaga wielkiej troski, uwagi, delikatności, bo mamy tu rzeczywiście do czynienia z potwornym ludzkim dramatem i dlatego należy ją polecić, bo napisana jest w sposób taki, że nie zawiera żadnych naleciałości prawicowych, jak i fobii lewicowych. Takich pozycji prawie w ogóle nie ma. Nie ma takiej dyskusji w Polsce, która by tak rzeczowo, spokojnie, merytorycznie traktowała ten temat. No bo taki też jest jej autor, Grzegorz Lindenberg. Socjolog, dziennikarz, publicysta, brał udział w zakładaniu Gazety Wyborczej, potem naczelny bodajże Super Ekspresu, no i pełnił i pełni wiele funkcji, a także współzałożyciel bardzo dobrego portalu Euroislam, z którym jestem zaprzyjaźniony, a mnie już naprawdę ciężko posądzać o sympatyzowanie z jakimś narodowo-prawicowym medium typu Bóg, Honor, Ojczyzna. No i takich dziennikarzy byśmy więcej chcieli, bo Grzegorz Lindenberg nie boi się poruszać naprawdę ciężkich tematów, przy czym robi to zawsze z pozycji humanistycznej, oświeceniowej. Tak jak na przykład takim tematem jest, o którym ja zawsze mówię, przeludnienie planety, którego każdy się boi. Absolutne tabu dla lewicy i prawicy. Ale trzeba też inwestować w najprostszą rzecz, to znaczy w ograniczenie ilości urodzeń, która w Afryce jest 12 razy większa niż w Unii Europejskiej. Tam się rodzi 12 razy więcej dzieci niż w Unii Europejskiej i dlatego co roku przybywa 30-40 milionów ludzi, więc... No więc właśnie, mamy tutaj samo serce problemu, no ale jak go zacząć w ogóle rozwiązywać, skoro każdy boi się tego tematu jak ognia? Bo jest on podpadający na wielu, wielu płaszczyznach. Dlatego nigdy o nim nie usłyszymy, kiedy teraz bez przerwy mowa o ekologii, ociepleniu klimatu, emigracji. No a to jest samo sedno zagadnienia. Żadna religia nie pójdzie na kontrolę urodzin przecież, bo dla nich czym więcej biednej ciemnoty do kontroli, tym lepiej. Dlatego tak cenię też Davida Attenborough, o którym mówiłem w osobnym moim niedawno materiale, który jako jedna z nielicznych osób o takiej sławie bez przerwy o tym trąbi, żeby podejmować ten temat, mówić głośno o tym, no i też mówi o tym tabu, które istnieje na wszystkich konferencjach klimatycznych. Po prostu wszyscy o tym wiedzą, ale każdy rżnie tak zwanego głupa. No ale to była tylko taka dygresja, żeby nakreślić osobę Grzegorza Lindenberga, no a zmierzam do właśnie jego rozmowy w Tok FM i dlaczego uważam, że ona była taka ważna i przełomowa i życzyłbym sobie więcej takich. Dlatego, że lubię tą stację, to jest właściwie jedyna, jaką słucham, bardzo cywilizowana, no ale niestety ma tę naleciałość poprawno-polityczną, lewicowo-liberalną. I jest to potwornie irytujące, bo każdy zaproszony gość, prezenter, ekspert będzie zawsze mówił to samo o tych drażliwych sprawach, jak emigracja, islamizacja. To jest z góry do przewidzenia straszenie bezpodstawne, sianie mowy nienawiści. No i tylko widzą zawsze jedno zagrożenie, neofaszyzmem.
No, jak mówię, jest to potwornie irytujące, że ludzie wykształceni mogą mieć tak zawężone pole widzenia, być tak naiwnymi. No i chciałoby się, zawsze sobie tak marzę, gdyby stacja zatrudniła paru chociaż dziennikarzy pokroju Grzegorza Lindenberga, byłaby naprawdę cudownym, niemal perfekcyjnym medium dla takiego właśnie kontrabalastu. I posłuchajmy fragmentu takiej właśnie rozmowy. Skoro moja tematyka jest wiadoma, więc skupiam się tylko na problemie, na tym węższym problemie islamizacji, no to posłuchajmy sobie takiego fragmentu, jak bardzo się z tym zmaga Piotr Najsztub, którego też bardzo lubię, doceniam i darzę wielką sympatią, żeby nie było, no ale w tym temacie też wykazuje niestety te fobie lewicowe, tę skazę. No i posłuchajmy, jak się męczy, kiedy słyszy słowa prawdy. Dosyć jasno i zdecydowanie opowiadasz się wobec tego, że co jak co, ale imigracja muzułmańska jest bardzo złym pomysłem w Europie. Że to się nie udaje i że to być może będzie dla nas wszystkich i dla nich i dla nas w przyszłości potężniejący problem. No to jest potężniejący problem. Ta mniejszość muzułmańska w Europie to jest kwestia ostatnich kilkudziesięciu lat, pewnie 50, kiedy w latach 60. liczba muzułmanów, na początku lat 60. liczba muzułmanów żyjących w Europie to była na poziomie miliona. W tej chwili to jest jakieś pewnie 27-28 milionów. I ze wszystkich danych wynika, że to są społeczności, które są najgorzej właściwie zintegrowane. Jeżeli chodzi przede wszystkim o pracę, to znaczy mają bardzo niski wskaźnik aktywności zawodowej, natomiast bardzo, jeżeli chodzi o przestępczość, są bardzo, no zdecydowanie przekraczają średnią. No ale to nie wynika z tego, że wyznają religię muzułmańską, tyle bardziej z tego, że żyją w swoistych takich jednak gettach, obozach swojej wiary. Bo oni nawet, to nie chodzi o wiarę, bo zdaje się, że są takie dane, które mówią, że jeśli chodzi o religijność, czyli uczęszczanie do meczetów, to ta religijność spada wśród diaspory muzułmańskiej w Europie. Pewnie spada w naturalny sposób, ale to islam jest nie tylko religią, jest całą kulturą po prostu i to taką, która no, przenika życie tych ludzi. W każdym razie, jeżeli patrzeć na to, tak powiem, z lotu ptaka, to pomysł na to, żeby ta grupa muzułmanów w Europie rosła, jest absurdalnym zupełnie pomysłem. Nic z tego specjalnie dobrego w Europie nie wynikało i nie wynika w żadnym kraju. Wynikają z tego głównie problemy. No i słyszymy dobitnie, do czego się ucieka Piotr Najsztub, ateista zresztą, i to jest właśnie kuriozum w tym wszystkim największe, żeby bronić dobrego imienia islamu. Emigracja okej, no może faktycznie ona coś tam zrobi złego, ale nie sama wiara. Absolutnie. Islam nie ma z tym nic wspólnego. Cały czas dąży do tego, żeby to udowodnić, żeby tylko skierować rozmowę na inne tory. No i ucieka się nawet do tak głupich argumentów, że pobożność tam spada w świecie islamu. No może i spada faktycznie, jak wszędzie, jak wspomniał Grzegorz Lindenberg, no ale tutaj mamy grę wielkich liczb. Czy naprawdę sobie z tego nie zdaję sprawy? Skoro wspomniałem już o Salmanie Rushdie, za jego czasów, niech on będzie takim punktem odniesienia, za jego czasów było 1 milion. Populacja wynosiła na wyspach muzułmanów i wtedy już rządzili jak chcieli. Całą wyspą wystarczy, że Khomeini wydał tylko wyrok śmierci, fatwę na Salmana, no to cała Wielka Brytania się tak trzęsła i jeden drugiego uciszał. Teraz jest liczba 4 milionów, czyli za mojego tam pobytu wzrosła o 3 miliony. No a popatrzmy, jakie są prognozy, chyba wiarygodne, bo wszędzie tutaj można je znaleźć z wiarygodnych źródeł na internecie. Do roku 2050 wzrośnie jeszcze 3 razy, jeżeli nic nie zrobią tam w tej materii. No i tutaj mamy lekcję poglądową, jak to w praktyce wygląda. Jest pewne miasto w środkowej Anglii, w hrabstwie Yorkshire, które zostało kompletnie zislamizowane w 97%. Każdy rodowity już dawno stamtąd uciekł. Miasto nazywa się Savile Town, no i tutaj mamy kawałek Azji w Yorkshire. Bo trzeba wiedzieć, że poprawność polityczna na wyspach nakazuje nazywać muzułmanów Azjatami, tak żeby nie było żadnych skojarzeń z islamem. Absolutnie. To jest to, co tak spokojnie i rzeczowo objaśniał Grzegorz Lindenberg, a wcześniej mówiła o tym Ayaan Hirsi Ali. O tej asymilacji i integracji rzekomej. To jest właśnie forma dżihadu przez zasiedlanie, przejmowanie dzielnicy po dzielnicy, miasteczka po miasteczku. Tutaj naprawdę nie trzeba terrorystów żadnych.
No i oczywiście od razu wyrastają meczety jak grzyby po deszczu, przy czym jeden musi być zawsze ten centralny. I tutaj czytam, że taki tam otworzono, bardzo przytulny, na 4000 miejsc. A obok jest budynek szariackiego sądu, bo też mało kto wie, że w Anglii działają zupełnie legalnie od wielu, wielu lat sądy szariatu. Na razie do spraw rodzinnych, no ale to tylko na razie. Dzieci oczywiście szkolą się w madrasach, czyli szkołach islamskich. W mieście co prawda nie można kupić alkoholu, ale lody można jak najbardziej. A gdyby taki Brytyjczyk powiedział głośno, że taka różnorodność to się mu za bardzo nie uśmiecha, to jest od razu rasistą i islamofobem. A tutaj już mamy Birmingham i święto muzułmańskie Eid. Mogę zapewnić wszystkich, że w tym szacownym gronie nie ma zbyt wielu zwolenników LGBT, a prawa kobiet są czymś zupełnie egzotycznym. Zresztą spróbujcie tutaj wypatrzeć choć jedną niewiastę. Nie wiem jak wy, kochani, ale ja jako ateista, walczący od dziecka, dziękuję bardzo za takie społeczeństwo. Mam dosyć własnej rodzimej ciemnoty religijnej, która przy tym to jest jak niewinne, grzeczne przedszkole dzieciaków. Ja się trzymam oczywiście Anglii, bo jest mi ona bliska i to są moje też doświadczenia i nie mówi do was żaden prawicowiec. No, ale teraz powracam do rozmowy, bo też Piotr Najsztub bardzo rozsądne pytanie zadaje. Ale jak to normalne dyskutowanie na ten temat odseparować od tego prawicowo-narodowego ryku na imigrantów? Bo to jest też ten problem dyskusji na ten temat. Nie wiem. Powiem ci po prostu, że nie wiem. Ja próbowałem napisać tą książkę w sposób bardzo taki wyważony, racjonalny. Jakby mówię, tak jest, takie są dane, tak, tego się możemy spodziewać i takie są niebezpieczeństwa z tym związane. No i faktycznie jest to potężny problem nie tylko u nas, ale i w całym zachodnim świecie, no ale nie rozwiązuje go zatajanie problemu, czy mówienie ludziom bez przerwy tych głupot o bezpodstawnym sianiu strachu i mowie nienawiści. Bo ludzie widzą to, co widzą i potem faktycznie się kierują w stronę prawicy, no bo gdzie mają znaleźć odrobinę zdrowego rozsądku? I całe pole w dyskursie zajmuje potem prawica z jej faktycznie paskudnym, często rasistowsko brzmiącym językiem. Tymczasem jak najwięcej takich dyskusji właśnie powinno być prowadzonych, żeby ludzi uczyć tego, przyzwyczajać do dyskusji na poziomie o tych ciężkich sprawach z wielkim wyczuciem i kulturą, jak robi to Grzegorz Lindenberg. Posłuchajmy jeszcze chwilę, a potem skonfrontuję to ze wściekłym atakiem na euroislam pewnej lewicowej gwiazdy dziennikarstwa. Koniecznie robić. Ja, wiesz, powtórzę, ja nie mam pewnych rozwiązań, ale jestem pewien, że to jest wyzwanie. Te miliony ludzi, dziesiątki milionów ludzi, które tam się rodzą, które dochodzą do pełnoletności, bo one już, te dzieciaki już nie umierają na ogół, tak jak to kiedyś było, dla których nie będzie pracy. Coś trzeba im zaproponować, coś trzeba z nimi robić. Chyba, że chcemy, żeby przyszli do Europy. Ta Europa jest rzut beretem. No nie jest Australią. Czyli nie jest Australią, prawda? No, dwie enklawy europejskie, hiszpańskie są na kontynencie w ogóle afrykańskim, prawda? Więc coś trzeba z tym robić. Ja bym chciał, żeby na ten temat była dyskusja. Jeżeli ktoś uważa, że to nie jest żaden problem, no to okej, no to niech powie, to nie jest żaden problem. Przyjmijmy tutaj 40 milionów ludzi z Afryki i 20 milionów ludzi z Azji w ciągu następnych 10 lat, a potem jakoś zobaczymy, co z tym będzie, a może przyjmijmy 100 milionów, bo liczby możemy sobie dowolnie duże i one są realne. Znaczy tyle ludzi na pewno chciałoby tutaj do Europy. Ale tak, znaczy jeżeli przybędzie tutaj kilkanaście nawet milionów ludzi z zupełnie innych kręgów kulturowych, którzy nie będą mieli nic do roboty i będą na utrzymaniu społeczeństw europejskich, no to trudno sobie wyobrazić, żeby te społeczeństwa to przełknęły. To nie... Dobrze, mam nadzieję, że ta nasza dyskusja będzie początkiem w ogóle dyskusji pozbawionych emocji na ten temat. Co już, bardzo dziękuję ci za spotkanie. Otóż to, jak można pięknie, spokojnie, wyważenie, z wielką kulturą i na poziomie mówić o tych ciężkich sprawach. Zupełnie jakbym nie słuchał radia Tok FM tutaj w tym przypadku. I wielkie uznania dla Piotra Najsztuba, że zdecydował się na taką rozmowę i zapowiada następne, bo ludzi, jak powiedziałem, trzeba uczyć i przyzwyczajać do właśnie rozmów na tym poziomie. No i teraz porównajmy to ze wściekłymi, historycznymi atakami, na przykład takiej Renaty Kim na euroislam, czyli de facto na Grzegorza Lindenberga i wszystkich pozostałych redaktorów. Portal obłudnie udaje, że chodzi mu o rzeczową dyskusję o zagrożeniach płynących z niekontrolowanego napływu uchodźców z krajów arabskich.
I wylicza, imigranci stanowią poważne obciążenie dla budżetu, źle się integrują, wzrost przestępczości, a także tworzą tutaj, dosłowny cytat, strefy wykluczenia i ideologie wrogie demokracji liberalnej. Cokolwiek to oznacza. W każdym razie brzmi groźnie, prawda? Twórcy portalu Euroislam obudnie udają, że wśród uchodźców kryją się terroryści. To właśnie oni, a nie domniemani terroryści, pod pozorem zatroskania sączą w uszy Polaków imigrancki jad. Wmawiają tym, że każdy imigrant z Afryki i Bliskiego Wschodu stanowi zagrożenie śmiertelne. O tak, to jest wszystko zakłamane, obłudne, udawane, czyli jaka jest prawda? Logiczny z tego wniosek, że Grzegorz Lindenberg i spółka to po prostu są ukryci rasiści, islamofoby, nienawistnicy i może i nawet neofaszyści, kto wie. I co ciekawe, są to wszystko ludzie, którzy albo sekulariści, albo ateiści, wręcz bardzo mi bliscy. To jest jakby moje środowisko, bo ja się nie czepiam prawicy, bo to jest zupełnie jakby z innej planety ludzie. Mogą sobie mówić, co chcą, ale ci ludzie są mi bliscy, bo rozpoznają bardzo dobrze zagrożenie wynikające z katolizacji kraju. No a tutaj na tym punkcie coś im się w głowach zupełnie przewraca. No ale mówił o tym właśnie Dawkins i pozostali. Porównajmy to teraz właśnie, co Bill Maher, Dawkins, Ayaan Hirsi Ali, Majid Nawaz mówili im. Rysuje nam się pełny, piękny obraz tego szaleństwa na lewicy. No i dlaczego partie prawicowe potem zyskują na popularności? No bo ludzie no, nie mają gdzie się zwrócić. Widzą to, co widzą. Rzeczywistość jest rzeczywistością. Dlatego też chciałem ten materiał zrobić całościowo. Mógłbym oddzielnie, ale zależało mi na tym, żeby to wszystko było razem. Dla tych z was, którzy się w tym wszystkim gubią, nie orientują, żebyście mieli jak w pigułce to wszystko podane. No ale zmierzam teraz do końca, do ostatniego fragmentu, czyli rozmowy Dawkinsa z Raną Ahmad, bo to pokazuje właśnie, jakim ludziom powinniśmy z całego serca pomagać, jako my, jako cały Zachód. A więc ludziom z tamtego świata prześladowanym przez islam, bo to właśnie muzułmanie są najczęściej jego ofiarami. Więc wszelacy wolnomyśliciele, sekulariści, ateiści, no ale przede wszystkim ludzie LGBT, to dla nich powinniśmy mieć otwarte serca i ramiona. No i rozmowa też pokazuje jedną ironiczną rzecz, o której nikt nigdy nie mówi, że ci ludzie właśnie uciekają ze świata islamu, wpadają w świat islamu, jeszcze czasem bardziej groźniejszy niż u siebie w domu i tutaj muszą często się chować, mają, ich życie jest zagrożone, o czym też będzie mówić ta wspaniała dziewczyna. Posłuchajmy, to są fragmenty dłuższe tego wywiadu. Rana, to wielka przyjemność nareszcie spotkać Cię osobiście, bo byłem pod wielkim wrażeniem, kiedy po raz pierwszy przeczytałem Twoją książkę jeszcze w stanie surowym przed wydaniem. Kobietom tutaj nie wolno marzyć. Pochodzisz z Arabii Saudyjskiej i mam takie wrażenie, że nie jest to zbyt miłe miejsce do życia. No chyba, że jesteś bogatym mężczyzną. Czy się mylę? Dla kobiety i dość ateistki jest to najtrudniejsze miejsce do życia. Kobiety o niczym sobie tam nie mogą pomarzyć i są zależne bez przerwy od rodziny. Od ojca, od brata, od męża. Nic nie mogłam w tym kraju zrobić bez ich zgody. Nawet jakby mi się coś złego stało, zostałabym na przykład pobita przez rodzinę, to nie mogłabym wezwać policji na pomoc. A kiedy mówisz, że nie wolno ci było nawet marzyć, to jakie marzenie miałeś na myśli? Ucieczkę do wolnego kraju? Tak, znaleźć się w wolnym kraju i cieszyć się osobistą wolnością. Przestać wreszcie udawać, że jestem muzułmanką, a tak naprawdę w środku ateistką. Żeby żyć bez żadnej religii i Boga i nie być zmuszaną do bycia kimś innym, żeby studiować fizykę nuklearną i Ciebie spotkać. Czy to prawda, że kiedyś nawet nie wiedziałaś, że jest coś takiego jak ateizm, że można być ateistką? Tak, byłam kompletnie zaszokowana, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam słowo ateizm po angielsku. Potem wrzuciłam na Google i sprawdziłam, jak to może brzmieć po arabsku, co nie było takie proste. I też było szokiem, kiedy dowiedziałam się o ludziach takich, którzy mogą żyć bez religii, bez wiary w Boga i wiedziałam, że jest to coś dla mnie. Czyli było trudno uwierzyć, że ktoś może nie wierzyć, prawda? Tak, od tego momentu zaczęłam szukać na internecie, na Facebooku, na Twitterze czegoś o ateizmie. No i pierwszą pozycją, jaka zawsze wyskakiwała, że trzeba przeczytać, to była Twoja książka, Bóg Urojony.
I czytałaś ją po arabsku? Tak, to było nielegalne, nawet ściąganie jej z internetu, więc szybko musiałam zmienić swój adres internetowy. No i kiedy załadowałam książkę na mój laptop, to potem szybko przegrałam na pendrive'a, którego schowałam tak, jakby to było coś bardzo niebezpiecznego, jak narkotyki. Po czym w swoim pokoju zamknęłam uważnie drzwi, otworzyłam laptop i czytałam, czytałam i czytałam. Co by się stało, gdyby cię złapali na czytanie? Moja rodzina była bardzo restrykcyjna, jeżeli chodzi o religię, i gdyby tylko zobaczyli sam tytuł, Bóg Urojony, to rozpętałoby się piekło. Zabraliby mi laptop ze wszystkimi kontaktami, zamknęli w domu, odizolowali od świata, dopóki mieliby pewność, że jestem muzułmanką i nie mam już takich pomysłów. Czy czujesz się zagrożona nawet teraz, mieszkając w Niemczech? Tak, bo wypowiadam się głośno o wolności od religii, o prawach kobiet, i to pośród emigrantów, którzy również przybyli z różnych muzułmańskich krajów. Czyli zagrażają ci bratni muzułmanie, uciekinierzy ze swoich krajów, którzy przybyli tutaj, do wolnego kraju, jakim są Niemcy. Tak, bo wypowiadam się na te wszystkie tematy, i to po arabsku. Chcę, żeby ludzie byli wolni, i to nie tylko od religii. Czy ci emigranci, którzy ci zagrażają, nie zdają sobie sprawy, że żyją teraz w wolnym kraju, Niemczech? Ja myślę, że oni nie chcą tego zrozumieć i ciągle chcą żyć z taką mentalnością, jaką mieli przedtem. No to niech wracają do siebie, do krajów. Też to mówię, kiedy widzę imigrantów, którzy są niebezpieczni, zagrażają innym, nie respektują tutejszego prawa i wolności, po co tutaj przyjechali? Czy twoja rodzina wie, gdzie jesteś? Wiedzą, że jestem w Niemczech, ale nie wiedzą, w którym mieście. Czyli utrzymujesz to w sekrecie? Tak, przy pomocy policji i biura emigracyjnego. Więc jak ktoś by mnie chciał odszukać po nazwisku, to nie może tego zrobić. A co by się stało, gdyby cię znaleźli? Niedawno się dowiedziałam, że mój własny brat wynajął kogoś, żeby mnie odszukał i zabił. Twój własny brat chciałby cię zabić? Tak, byłam kompletnie załamana, kiedy o tym się dowiedziałam, i kiedy szłam na policję, to całą drogę płakałam. Musiałam donieść na własnego brata jak na kryminalistę. Czy kochałaś brata jeszcze w Arabii Saudyjskiej? Tak, ale dopóki nie zostałam ateistką. Wcześniej był bardzo dobrym bratem, zabierał mnie wszędzie, do restauracji, kupował różne rzeczy, no i wiele czasu spędzaliśmy razem. Ale potem, jak zmieniłam życie i się wyprowadziłam, tego już nie mógł zaakceptować i powiedział, że zhańbiłam rodzinę. To smutne i przygnębiające, że religia może zawładnąć tak czyimś umysłem. Niemal tak jak jakiś pasożyt. I to do tego stopnia, że taki ktoś będzie chciał potem zabić własną siostrę, którą kiedyś kochał. To głęboko niepokojące, jaką siłę ma religia, jakie to zło, co może zrobić z ludzkim umysłem, podatnym na nią. Jestem tym zaszokowany. Współczuję ci i bardzo doceniam twoją odwagę. Odwagę, z jaką temu wszystkiego się przeciwstawiasz. Ale powracając do twoich czasów w Arabii Saudyjskiej i innych islamskich krajów, jestem pewien, że musi być wielu ludzi takich jak ty, starających się uciec. I czy masz jakieś pojęcie, jak wielu może być ateistów w Arabii Saudyjskiej? Oczywiście to jest niemożliwe, żeby poznać dokładną liczbę, ale czy rozmawiałaś o tym ze swoimi przyjaciółmi? Bardzo ciężko o tym mówić, bo każdy boi się przyznać, że jest ateistą, ale myślę, że jakieś 3-4 miliony powinno ich być. Co wiemy, to to, że arabskie tłumaczenie Boga Urojonego, takie jakie ty ściągnęłaś, zostało ściągnięte 13 milionów razy, w tym 3 miliony w Arabii Saudyjskiej, co jest bardzo znaczącą liczbą.
figure. To sugeruje coś bardzo zachęcającego i podobne rzeczy słyszałem z Iranu, że jest tam bardzo duże podziemie niereligijnych ludzi. Tak, bo jeżeli my poszukujemy, otwieramy się na inne poglądy, to zaczynamy od ważnej książki, jaką jest Bóg Urojony. I myślę, że w Iranie też powinni zacząć od właśnie Boga Urojonego. Fundacja Richarda Dawkinsa zaczyna teraz nowy projekt przetłumaczenia kilku moich książek, nie tylko Boga Urojonego, na język arabski, farsi, indonezyjski i urdu. Nie w formie książek oczywiście, ale do ściągnięcia, za darmo. I mamy nadzieję, że pomoże to ludziom, którzy znajdują się w tak ciężkiej sytuacji, w jakiej ty kiedyś byłaś. Jaką świetną robotę wykonuje Dawkins, naprawdę tylko go podziwiać. Nienawistnik muzułmanów. No i przy okazji mamy tutaj też odpowiedź na te wiecznie podnoszone, głupkowate argumenty, po co religię atakować wprost i wyśmiewać. To nic nie daje, to nie jest żadna droga. Ludzie się tylko zapierają, a nikogo się przez to na rozum nie nawróci. Kogo się nie nawróci, to się nie nawróci. Nie do tych jest to kierowane, a do właśnie milionów, milionów ludzi, takich jak Rana Ahmad na całym świecie, którzy tego potrzebują, takich mocnych bodźców i zachęty. Fantastyczna dziewczyna, przydałoby się ją do Polski jakoś sprowadzić, nie wiem, na jakieś dni ateizmu, fajnie by było ją na żywo posłuchać. Zachęcę moich przyjaciół, którzy tego rodzaju rzeczami się zajmują, może, zobaczymy, nie mieszka daleko. To tyle, więcej już nie chcę tutaj zabierać czasu i męczyć, a mógłbym w tym temacie bez końca mówić. Jak zwykle zachęcam do odwiedzania mojego kanału. Co złego tutaj zostało powiedziane, to nie ja. Jakby coś